Niedawno informowaliśmy, że tylko w województwie śląskim jest ponad 20 gmin, w których na stanowisko burmistrza czy wójta kandyduje tylko jedna osoba. Ale jest taka gmina, w której sytuacja jest zupełnie inna. Siemianowicami Śląskimi chce rządzić aż 8 osób. O tym, dlaczego kandydują i jaki mają plan na miasto, Paweł Jędrusik. Adam Cebula, Marcin Janota, Karina Magielnicka-Siwiec, Danuta Sobczyk, Krzysztof Szyga, Jan Wieczorek, Anna Zasada-Horab i obecny prezydent Rafał Piech. Te wszystkie osoby chcą rządzić Siemianowicami Śląskimi. Takiej sytuacji chyba jeszcze nie było w Siemianowicach Śląskich, a jestem już dosyć długo w samorządzie. Ale to świadczy o tym, że demokracja ma się dobrze. To świadczy też, że ta społeczność lokalna się organizuje. Danuta Sobczyk kandyduje z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. W mieście chciałaby przede wszystkim wybudować wschodnią obwodnicę. Prezydentem chce też zostać obecny przewodniczący Rady Miasta Adam Cebula. Obecny pan prezydent 9,5 roku temu szedł do wyborów pod hasłem rewitalizacji starych kamienic. Wystarczy powiedzieć, że do dnia dzisiejszego mamy 400 pustostanów, a ludzie nie mają gdzie mieszkać. Dla tych, którzy mają gdzie mieszkać i są już seniorami, propozycję ma Krzysztof Szyga, kandydujący z komitetu Lepiej w Siemianowicach. Chcę wprowadzić miejski program budowy wind zewnętrznych w budynkach 3-4-piętrowych. Mieszkańcy starsi płacili całe życie podatki, więc zasługują na to, żeby im pomóc w taki właśnie sposób. Miasto kompletne. Z takim hasłem idzie z kolei do wyborów Jan Wieczorek. Na to miasto kompletne składa się 8 filarów, a najważniejsze z nich to przede wszystkim transparentność, informowanie mieszkańców o tym, co w mieście się dzieje i współudział mieszkańców w zarządzaniu miastem. Koalicja Obywatelska w Siemianowicach postawiła na Annę Zasadę-Horab, która z kolei stawia na przedsiębiorczość i edukację. Przede wszystkim nowoczesne Siemianowice dla młodych, dlatego że coraz więcej młodych ludzi decyduje się tutaj zamieszkać, no ale niekoniecznie mają dostęp wszyscy do żłobków, do przedszkoli. Kandyduje też, co nie jest zaskoczeniem, obecny prezydent Rafał Piech. Gdyby wygrał, byłaby to jego trzecia kadencja. Ostatnie kilka lat to metamorfoza miasta, duża przemiana Siemianowic Śląskich. Pozwoliliśmy sobie przeanalizować ilość inwestycji, pozyskanych środków, ile wydaliśmy na te inwestycje i muszę wam się przyznać, że ja sam byłem zszokowany. Nie sądziłem, że to jest taka skala. 500 zrealizowanych inwestycji. W żadnym innym śląskim mieście w wyborach prezydenckich nie startuje aż tylu kandydatów. Po 7 osób kandyduje m.in. w Zabrzu czy Mysłowicach.